Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani w nowym filmie 7 dni 7 stylizacji, wersja listopadowa. I dzisiaj zaczynamy od tego, co mam na sobie. Co prawda widzicie, wychodzi ładne słońce, ale wiecie co, jest zimno i jest taki wiatr nieprzyjemny. Dzisiaj w nocy tak wiało, że prawie nie mogłam spać, no ale dobra. Mam na sobie golfik. Taki brązowy, karmelowy Massimo Dutti, który już wielokrotnie wam pokazywałam i którego nie polecam, bo on się fatalnie, po prostu fatalnie zachowuje po praniu, kulkuje, mimo tego, że ma kaszmir w składzie, nie, zdecydowanie nie. Włosy związane w kucyk i dzisiaj mam na sobie spódnicę, taką ale skórzaną. Słuchajcie, dostałam ją w prezencie od Krysi. Tak, bo Krysia stwierdziła, że nie będzie w niej chodzić, więc oddała minówka sztuka, słuchajcie, z Zary. Na mnie rozmiarem jest idealna, to jest S-ka. Do niej założyłam sobie czarny pasek Pinko i mam takie botki Savai, które też już znacie w takim karmelowym odcieniu. Zakładam resztę i zobaczycie, jak będzie się dzisiaj prezentować cała moja stylówka. Zapach, którym dzisiaj pachnę, to Izia od marki Sisley, taki typowy jesienno-zimowy zapach. A dopełnienie mojej dzisiejszej stylizacji są czarne okulary Gucci, torebka tote bag karmelowa od Elisabetta Franchi i zakładam na siebie ten mój wełniany długi płaszcz od marki Holistic, bo tak jak powiedziałam, jest dzisiaj ciepło, zimno, jest wiatr. Niesamowity, więc myślę, że będzie mi się tutaj dobrze komponował. Co prawda on jest nieco krótszy niż spódnica, więc no, muszę to jakoś przeboleć. Tutaj by się przydała fajna, krótka kurtka. W ogóle super by wyglądała brązowa ramoneska, ale ja niestety takiej nie posiadam. Nie mam takiej krótkiej kurteczki brązowej czy czarnej, więc muszę sobie poradzić właśnie z takim płaszczem. Dzisiejsza moja stylizacja, później płaszcz zwiążę z tyłu, żeby nie było mi w nim za gorąco i będę właśnie tak się dzisiaj prezentować. Dobra, zapraszam na kolejną stylizację. Gotowi na kolejną stylizację? Dzisiaj nie będzie nic specjalnego, ale właśnie wybieramy się z Maxem na obiadek, na miasto, jak to się mówi, więc praktycznie cały dzień siedzenia w domu, pracy, tylko jedno takie wyjście. Dzisiaj mam na sobie sweterek od Ralfa, taki granatowy właśnie z białym tutaj logo. Pasek Pinko czarny, granatowe jeansy z Zary i te moje botki Noa, które wam pokazywałam ostatnio, czarne. O, zaraz założę resztę i zobaczycie, jak właśnie dzisiaj wygląda. A mój zapach na dziś to Chanel Sycomore, taki typowo jesienny, bym powiedziała, zapach. No i dobrze, moi kochani, moje drogie panie. Założyłam na siebie granatowy płaszczyk z Zary, który też już bardzo dobrze znacie, bo jest już z kilku sezonów. I do tego biorę moją małą torebkę Michael Kors Manhattan, bo nie potrzebuję nic więcej. Tak jak mówię, jedziemy na obiadek, także dzisiaj prezentuję się właśnie tak, w takich czarno-granatowo-złotych barwach. Tak jak powiedziałam, nic specjalnego. Ale żeby wyskoczyć na obiad w sam raz, taki look luźny. Moje włosy dzisiaj żyją swoim własnym życiem, ale dobra, zapraszam na kolejną, już trzecią stylizację. Dziś w szarościach lecę do centrum na pewne spotkanie. Zostawiam Maxa, który tam sobie siedzi właśnie w domu i będę ogarniać dzień. Mam na sobie kaszkiet, który już widzieliście w jednym z moich filmów. Jest to kaszkiet ze sklepu polskiej marki Lemoniade, ale z tego co widziałam ostatnio na stronie, to już niestety nie jest dostępne. On jest właśnie z takiego fajnego materiału. Tutaj ma, widzicie, wykończenie takie jakby a la skórzane, czarne. Do tego mam golf. Golf jest ze sklepu Mango, z aktualnej kolekcji. To jest taki, powiedziałabym, nawet cienki, fajny, szary golfik. I szare jeansy ze sklepu Candy Dam, takie przecierane, które też już doskonale znacie. I do tego moje ostatnie ukochane, ulubione czarne botki. No a zakładam resztę, pokazuję wam zapach na dziś i kompletną moją stylizację. A mój zapach na dziś
To nowość w ofercie marki Eisenberg. Bardzo przyjemny zapach, taki powiedziałabym kwiatowo-owocowy, idealny na dzień. Zamiast kurtki, zamiast płaszcza, dzisiaj taki płaszczyko-sweter z Zary. Ostatnio, już Wam o tym wspominałam, ale ostatnio jestem absolutnie zakochana w tym swetrze i nawet Massimo mówił, że po prostu przepadam za tym swetrem, tak patrzę na niego, bo się patrzy na mnie i mówi, że oszalałam, jeśli chodzi o ten sweter. No ale słuchajcie, oszalałam, po prostu go uwielbiam. Także mam dzisiaj podkreślający szarości i brązy właśnie ten sweter z Zary. Do tego tote bag od Elisabetta Franki. I tak prezentuje się dzisiaj moja kompletna, cała stylizacja w szarościach, w brązach, dzianinowa z kaszkietem. No to co? Lecimy z kolejną, już nie wiem którą, ale z kolejną stylizacją w tym filmie. Mamy dzisiaj tak piękną pogodę, tak cudowne słońce. Nie jest co prawda jakoś specjalnie gorąco, no bo przecież mamy jesień, ale słuchajcie, stwierdziłam, że właśnie takie poranki kolorowe, różowe, złote, pomarańczowe nastrajają mnie do tego, żeby dzisiaj założyć kolory. I właśnie wskoczyłam w golfik różowy, który bardzo dobrze znacie. On jest ze sklepu Candy Tam. Tak, do tego założyłam sobie spodnie a la skórzane spinko, karmelowe botki od Savai. Kucyk, który uwielbia Magda Meg, żeby nie było. Pozdrawiam Cię Magda, jeśli będziesz oglądała ten film. No i dobra, wskakuję w resztę. Pokażę Wam zapach i oczywiście całą moją kompletną dzisiejszą stylizację. A skoro mamy karmele, to będzie też karmelowy zapach, czyli Jean-Paul Gaultier i wersja Classic. Moja ulubiona zresztą. A tak właśnie prezentuje się w całości okulary brązowe Prada, płaszcz, który też już doskonale znacie. Chyba pasuje mi ten klimat, co? Różowy golf i różowo-karmelowy płaszcz. Moim zdaniem połączenie idealne, żeby nie było. Gdyby ktoś szukał monochromatycznych looków, albo miał problem, żeby to jakoś połączyć. No dobra, słuchajcie, żartuję sobie, ale oczywiście tak, płaszcz, który doskonale znacie i do tego torebka Pinko, właśnie ta karmelowa i uwaga, ta torebka jest na sprzedaż. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany odkupieniem ode mnie tej torebki, to informuję, że sprzedaję. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to piszcie do mnie na Instagramie lub mailowo. Prześlę Wam wszystkie dokładne informacje, w tym również za ile sprzedaję torebkę. O, więc taki dzisiejszy mój look. Karmelowo-różowo. Pogoda idealna. Będę ją zaraz wykorzystywać. Nie tylko na spacer, bo stwierdziłam, że ruszam się dzisiaj bez samochodu, muszę załatwić parę spraw, więc samochód zostaje w garażu, a ja się przejdę, później wrócę do domu, później załatwię jeszcze kilka spraw. No dobra, dzisiaj ze mnie jakaś gaduła wychodzi. Ważne, że widzicie, jaka jest moja dzisiejsza stylizacja, a jaka będzie jutro, no to oczywiście zapraszam do dalszego oglądania. Kolejny dzień z przepiękną, słoneczną pogodą, więc jest się z czego cieszyć. Chociaż za oknem zimno, ale powiem Wam, że w sumie jeśli jest słońce, to nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. Ja wychodzę, jadę teraz na spotkanie, ogarnąć kilka spraw, jak zwykle. Zresztą słuchajcie, dzień jak co dzień, więc od razu pokazuję Wam moją dzisiejszą brązowo-karmelową stylówkę. Mam na głowie kaszkiet z H&M-u. Dzisiaj sobie nawet włożyłam taką nausznicę złotą, proszę. Włosy związane w koczek. Sweterek, taki cieplejszy, z Guess. O, zmieniło mi się światło, ale widzicie, o co chodzi. Brązowo-czarny, z takimi złotymi guziczkami. Do tego mam spodnie a la zamszowe z Zary, też takie właśnie brązowe. I ostatnio moje ukochane botki Noa, czarne. Kowbojskie,
Tada! No i dobra, słuchajcie, zakładam resztę, pokazuję Wam zapach i będzie cała moja kompletna stylizacja na dziś. A dzisiaj pachnę wodą perfumowaną od Yonel. No i reszta mojego dzisiejszego outfitu, sweter z Zary do znudzenia. No po prostu kocham ten gruby, ciepły, duży, fajny płaszcz z kieszeniami, duża torba, oczywiście tote bag, Elisabetta Franki. I tak się, słuchajcie, dzisiaj prezentuję. Brązy, szarości, czerń, kaszkiet. Jestem gotowa do wyjścia, a Wy możecie zobaczyć kolejną stylizację. No, witam Was w kolejnej stylizacji. Słuchajcie, dzisiaj jest jakoś w ogóle ciepło na zewnątrz. Nie wiem, jak to możliwe. Rano było chłodno, teraz zrobiło się ciepło. Jest mniej więcej godzina 11, a ja muszę wyjść z domu. Dzisiaj mam na sobie taką stylówkę luźniejszą. Widzicie, włożyłam sobie włosy w golf i zastanawiam się bardzo poważnie nad tym, czy ich znowu nie obciąć. Zastanawiam. Dzisiaj mam golfik, który jest z Mojito, z aktualnej kolekcji. Do tego mam spodnie Baj Chruścińska, które już doskonale znacie. I założyłam sobie mokasyny właśnie w takim rudym, karmelowym kolorze z klamrą. Zakładam resztę i zaraz zobaczycie mnie w całości. Pachnę dzisiaj właśnie tym zapachem, czyli Desert Eden od Estée Lauder. Też już doskonale znacie ten zapach. Wracam do niego regularnie i otwieram dzisiaj nową buteleczkę. Wiem, że może Was zaskoczyć to, że mam na sobie tylko ten kożuszek bez rękawnik dzisiaj. Ale po pierwsze, będę się przemieszczać tylko z garażu do garażu, więc tak naprawdę nie będę chodzić po dworze. Dwa, termometr pokazuje mi 14 stopni, więc nie jest jakoś specjalnie zimno. Założyłam sobie okulary Prada, które już doskonale znacie, i do tego mam torbę tote bag od Elisabetta Franki. Gdyby dzisiaj było chłodniej, albo gdybym miała się dzisiaj przemieszczać z takim, wiecie, no wychodzeniem z samochodu na dworze, na zewnątrz, to pewnie założyłabym dzisiaj na siebie płaszcz, ten mój długi płaszcz karmelowy z Holistic, ale w sumie, to czekajcie, jest trochę na niego za ciepło. Pokażę Wam, co bym założyła innego, gdybym właśnie dzisiaj miała się tak przemieszczać z chodzeniem po dworze. Właśnie, tak bym wyglądała, czyli założyłabym sobie dzisiaj ten oto mój trench, płaszczyk również od marki Holistic. On jest taki, powiedziałabym, średnio gruby, więc idealny na temperaturę, którą dzisiaj mamy. I tak jak mówię, gdybym dzisiaj miała się poruszać na przykład bez samochodu albo wychodzić z tego samochodu i gdzieś się poruszać po dworze, to założyłabym sobie ten płaszczyk i prezentowałabym się właśnie tak. Na szczęście nie muszę, chociaż z drugiej strony jest tak piękne słońce, że aż chcę się dzisiaj chodzić po tym dworze i chcę się wyjść na piękny spacer, więc zakładam tylko ten mój kożuszek. No i mamy zrobioną kolejną stylizację. To już ostatnia stylizacja w tym filmiku, siódma stylizacja, dzisiaj na luzie. Właśnie skończyłam prowadzić live z Alicją, robiłam go na Instagramie, kto był, ten wie, o co chodzi. I jadę teraz spotkać się z moimi rodzicami, jadę z nimi na obiadek. Mam na sobie sweterek z Mojito, z aktualnej kolekcji. O, tak wygląda. Jeansy granatowe z Zary, które już doskonale znacie. I sportowe buciki. O, Michael Kors, które też już bardzo dobrze znacie. Zakładam resztę, pokazuję Wam, jak dzisiaj wyglądam. Mamy piękną pogodę, jest całkiem ciepło. Ja mam fantastyczny humor i dzisiaj właśnie takim, w takim klimacie na luzie będę spotkać się z moimi rodzicami. Ale dobra, zapach i reszta. A ostatnią stylizację w tym filmiku podkreślam właśnie tym oto zapachem Delicate od marki Eisenberg. Okulary obowiązkowo. Dla podkręcenia mojej dzisiejszej stylizacji taka bordowa chusta od Pinko, którą też już znacie, ramoneska, torba Furla i mogę lecieć na spotkanie z rodzicami, na pyszny obiadek. Tak się dzisiaj właśnie prezentuję. Tak wygląda, moi drodzy.
O. Mam nadzieję, że stylizacje z tego filmu Was może jakoś zainspirowały, może Wam się coś spodobało. Dajcie koniecznie znać. A my widzimy się oczywiście w kolejnym filmie na moim kanale. Wysyłam Wam buziaki. Do zobaczenia. Pa!